teraz opowiem wam. No, wreszcie, już się nie mogłem doczekać. Największym przekręcie. Chciałbym wszystkich ostrzec. Wszystkich ostrzec przed oszustwem, long conem, jakim jest Animal Crossing New Horizons. Wytłumacz. Ponieważ zostałem nabrany, zostałem wciągnięty w piramidę i nie mogę z niej wyjść. Otóż obiecane mi były fantastyczne wczasy na bezludnej wyspie, jakiej jeszcze w życiu nie widziałem. I skusiłem się. Moje pierwsze... już powinna mi się jakaś lampka czerwona zapalić w momencie, kiedy dowiedziałem się, że organizatorami tej wycieczki są trzy rakuny. Ale mimo tego poleciałem z nimi na tą wystawę. Bardzo mało dokumentów na początku musiałem pokazać, żeby tam lecieć. Właściwie musiałem tylko zrobić sobie zdjęcie, powiedzieć, kiedy jest moja data urodzenia, jak się nazywam i czy chcę lecieć na północną, czy na południową hemisferę planety. Okej. Okay. I właściwie już... Po co on to od ciebie chciał wiedzieć? Kto to jest? Może no, numer karty też mu podałeś? Podałem mu wszystko tak naprawdę, więc zanim wiedziałem, co się w ogóle dzieje, to już byłem w samolocie, a właściwie to już stałem na wyspie. I o ile wyspa jest bardzo fajna, tak rakun do mnie bardzo szybko podszedł i powiedział, że za tą podróż jestem mu winny 100 tysięcy, 95 tysięcy dolarów. What the fuck? I ja muszę mu te pieniądze oddać. Co jak? No tak, no za to przelot, tak nie działa, to jest entrapment. Za przelot, za to, że mi rozstawił namiot, w którym miałem śpiwór i lampkę. I właściwie tyle. Jestem mu winny 95 tysięcy dolarów, a właściwie dzwonków, bo tak się nazywa waluta w Animal Crossing. Czego? Dzwonków, bells. Okej, dobra. Ja muszę tej mafii pieprzonej, rakunowej, te 95 tysięcy dzwonków oddać bardzo szybko. No więc tutaj zaczyna się cała przygoda z tą grą, ponieważ więc zbieranie dzwonków... O to dzwonków... chodzi w tej grze. Cały czas mi brakowało tego, po co ludzie w to grają. No, bo mają długi, się okazuje. No. Więc tutaj zaczyna się spłacanie długów rakunowi i kredytów. Więc możemy to robić na kilka sposobów na tej wyspie. Oczywiście zbierając najróżniejsze owoce, które tam rosną. Czy to są w moim przypadku na mojej wyspie rosną czereśnie. Czy też łapanie najróżniejszych robaków, ryb i owadów, bo też takie znajdują się. Czy to są jakieś właśnie tam motylki, czy to są jakieś tam naprawdę robaczki, żuczki i tak dalej. Poprzez całą naprawdę bibliotekę, encyklopedię ryb, które można złowić w oceanie. Oczywiście do tego przejdę, bo to, tam są... one pojawiają się w różnych, powiedzmy, etapach dni, pół roku i tak dalej. I tak po monetce do monetce możemy mu ten dług spłacić. Jak nam się to uda, to rakun momentalnie mówi, że nam dziękuję za spłatę tego długu i czy chcemy dom. Czy chcemy kolejny dług. Czy chcemy dom, bo mieszkanie w namiocie musi ssać, nie? Ja mówię, no nam mieszkanie w namiocie trochę ssie, nie? W namiot i śpiwór i jedna lampka, to co to jest za życie, nie? Na tej wyspie. On mówi, nie przejmuj się, synek, za jutro kolejne 10 tysięcy dzwonków. Jutro będziesz miał domek, nie? Fantastyczny. Po prostu tak dobrze ci szło tutaj zbieranie tego, że masz domek od nas, nie? Więc następnego dnia wstajesz, faktycznie obok namiotu, wiesz, jest domek, drzwi, wiesz, w ogóle wszystko, kominek w środku, masz, wiesz, to prawda nie jest, nie masz żadnych mebli, no ale możesz sobie przenieść ten śpiwór na razie, tą lampkę, ale już mieszkasz, wiesz, w domu, nie? Już okna, dach i tak dalej, i tak dalej. Wychodzisz z tego domku i stoją rakuny, nie? I mówią, no jak domek, no? Domek, super, nie? Nie ma mebli, ale poza tym gitara. No to super, bo teraz nam wisi 200 tysięcy dzwonków za ten domek. Co za gnida. I musisz nam te pieniądze oddać. No i zaczyna się dalsza przygoda, wiesz, musimy teraz trochę się spiąć, bo 200 tysięcy dzwonków to już nie jest, wiesz, w kij pierdział. To już wymaga tego, że musisz zasadzić więcej drzew jakichś, które dają owoce. To już musi polegać na tym, że musisz kupować bilet, żeby przylecieć na inne wyspy randomowe, na których możesz zebrać surowce, żeby móc wybudować rzeczy u siebie, bo nie wszystko na twojej wyspie jest. Między innymi do budowy najprostszych przyrządów. Nie? Polacy film o tym nakręcili kiedyś, on się nazywał Dług. To było takim długu, który się nie kończył, tylko rósł. Jak ty spłacałeś, to on dwa razy więcej rósł, niż ty zdążyłeś spłacić. No. Bardzo dobry, no. Widziałeś go? Rewelacyjny, to na faktach oparty, nie?
Więc musisz latać na inne wyspy, żeby zbierać surowce, czy to metal, czy to złoto, żeby budować przyrządy, którymi możesz coś robić na twojej wyspie. Czy to jest łopata, czy to jest topór, czy to jest wędka, czy to jest proca, czy to jest siatka do łapania tych pieprzonych owadów, motyli i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy się psują po jakimś czasie, a te takie najprostsze zrobione z trzech patyków dosłownie, to psują się naprawdę po kilku użyciach, więc musisz non-stop zbierać surowce do tego wszystkiego. Musisz to co chwilę sprzedawać, nie? W tych sklepach, których oczywiście sprzedajesz to rakunom, które ceny nie są, wiesz, zbyt fantastyczne, a wręcz potrafią czasami w dzień się zmienić na takie, że są w ogóle niefantastyczne, więc niektóre przedmioty wręcz warto nie sprzedawać od razu, tylko zachowywać, kiedy powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie giełda, będzie bardziej przyjazna niektórym owocom, owadom czy rybom, ponieważ rakuny. No tak, ale mimo tego wszystkiego, że to wszystko robisz, to też nie chcesz właściwie cały dzień tylko zapierdalać. No chciałbyś mieć jakieś w końcu meble, nie? W tym domu. Kupić sobie łóżko, raczej. Kupić sobie sracz na przykład, nie? Czy jakiś stół, jedno, tartak wiotrze. Przepraszam, ale czy nie ma jakiegoś alternatywnego źródła tych sprzętów, czy tylko mafia rakunowa? Cały sklep jest mafia rakunowa, obsługuje, więc okay. nie ma żadnej konkurencji dla rakunów. Wszystko, co robisz, robisz przez nich. Oni kontrolują cały rynek na tej wyspie. Więc no mówię, no więc oprócz tego, że chcesz spłacić im ten dług, no to chciałbyś mieć jakieś kilka rzeczy, więc musisz tak, wiesz, tak, cała ta rozgrywka na tej wyspie polega na tym, że musisz, wiesz, coś odłożyć, coś se kupić, coś naprawić, coś odłożyć, coś se kupić. A ile masz czasu to w skali gry, to ile to jest godzin, żeby zwrócić to... Tą pożyczkę. Ja oczywiście... Czy ona cały czas rośnie, sorry. Ja oczywiście się śmieję, nie? I wyolbrzymiam dla potrzeb tej recenzji, ale tak naprawdę rakuny cię nigdy nie ścigają, nie? Czasowo, więc masz nieograniczony czas, żeby to zrobić. A jak wiesz albo nie wiesz, w Animal Crossing czas płynie tak samo, jak prawdziwy czas płynie. Więc jeżeli u ciebie jest 10 rano, to w grze jest też 10 rano i jest, wiesz, o 10 wieczorem jest ciemno, nie? Tak jak u ciebie jest ciemno. Mhm. Jak pada u ciebie deszcz, to pada u ciebie na wyspie deszcz, chociaż to też nie jest tak do końca, wiesz, że on zbiera pogodę. Czy są aktywności zależne od pory dnia? Czy na przykład możesz łowić tylko w nocy? Znaczy, to znaczy się, że musisz się zalogować do gry wieczorem, żeby móc zrobić coś, czego gra od ciebie wymaga? Widzisz, bo gra ma taki system, że oprócz tych dzwonków, czyli takiej podstawowej waluty, ma też drugą walutę, która nazywa się mile. I mile są zarobienie konkretnych rzeczy. Czy to jest zebranie konkretnych, wiesz, ryb, tych motyli, owadów i tak dalej. Czy zbieranie owoców, czy nawet sadzenie owoców. Naprawdę wszystko właściwie, co robisz w tej grze, daje ci mile, nie? Czyli daje ci tę taką drugą walutę. I niektóre rzeczy, niektóre zwierzęta, niektóre owady możesz tylko złapać, zrobić w konkretnych dniach, nie? W konkretnych dniach, w konkretnych porach dni, w konkretnych pogodach dni, w konkretnych sezonach w roku. Czyli żeby na przykład zebrać teraz, jakbyś chciał zebrać wszystko, to musisz niestety poczekać, nie? Na jesień, na lato, na zimę, która jest naprawdę, nie? W lecie, w zimie, na jesień. Oczywiście ludzie oszukują, bo można w Switchu przestawiać zegar, nie? I przyspieszać dni, ale to mam wrażenie, że tego typu grze jest totalnym... Nie wiem, po co ludzie grają i to robią, jeżeli to jest ich, wiesz, ich styl gry. To jest dla mnie trochę bez sensu. Więc mówię, no to jest taka gra, że w nią się nie binge'uje, wiesz? To nie jest gra, którą odpalasz i grasz 8 godzin, tylko to jest gra, którą odpalasz w konkretnych momentach dnia, nie? Kiedy masz jakieś konkretne cele do zrobienia, typu rano wiem, że mam, że na przykład jak wstanę rano, to wiem, że mam nowe owoce, nie? Nowe tam do zebrania, to mogę zrobić. Mogę zebrać wszystkie muszelki, które przez noc wylały się na plażę i one też mogę je sprzedać i za to zarobić jakieś rzeczy. Ale jak to zrobisz, to mówisz, no dobra, no teraz właściwie nie mam co, poczekam, aż będzie deszcz, albo poczekam, aż będzie południe, bo wiem, że wtedy inne ryby są, bardziej wartościowe. Albo poczekam, aż zmienią się ceny w sklepie, bo wiem, że się zmieniają w połowie dnia na inne i może wtedy będzie lepiej sprzedać. Więc to jest taka gra, którą odpalasz, wiesz. No tak, ale to wiesz, dla mnie to może być niewygodne. Teraz pomyśl sobie, że dzieciaki w to grają i dzieciaki mają uzależniać rytm swojego dnia od tego, co można w Animal Crossing teraz zrobić. Tak, to są tego gry. Jest, że mama cię woła na obiad, mówisz, nie mamo, nie mogę, bo teraz ryby są w Animal Crossing, bo teraz tylko przez pół godziny będą.
No pół godziny to może nie, powiedzmy one mają te dłuższe etapy, nie? Czyli na przykład są od 6 do po południu do 4 w nocy, nie? Powiedzmy taki przekór jest z ryb. To nigdy nie jest tak, że ona jest 15 minut. No tak, ale wiesz, dzieciaki nie wiedzą lepiej i będą po prostu, wiesz... Jasne, tylko wiesz, się okazuje, mówimy, że... Pamiętasz Farmville na Facebookowy? No. Gdzie się w konkretnych dniach trzeba było marchewki zbierać, żeby, wiesz, żeby... No. I tak dalej. No to jest tego typu gra, tylko powiedzmy bardziej ładnie obudowana. Jest powiedzmy bardziej przyjazna dla gracza niż Farmville, który cię, wiesz, w łóżko właściwie... zakupy w aplikacji? Czy są zakupy w aplikacji? Nie, tylko są zakupy jakby wirtualne, nie? W tych rzeczach. Możesz za wirtualną walutę kupować wirtualne rzeczy. Okej. Okay. Czyli nie masz... ma niebezpieczeństwa, że ktoś dopłaci jakąś kasę, żeby przeskoczyć te przeszkody? Nie. No jedyne oszustwo, jakie można zrobić, to jest właśnie przyspieszenie zegara, które właściwie przyspiesza ci czas, nie? Możesz zmieniać dni. I do tej pory, które już było spatchowane, to było takie, że można było duplikować przedmioty, ale to mówię, to już spatchowali, tego jak, się nie da zrobić. Jak w Diablo, dumping. Jak w Diablo, tak, można było duplikować. Jest trzecia metoda, nie wiem, czy chce mi się opowiadać, jest takie, że lecisz na wyspę, taką, która ci się randomowo gdzieś tam, nie, tworzy, kupujesz bilet za 2000 mil, lecisz na wyspę i tam możesz pozbierać, nie, rzeczy, na której są. Często są rzeczy, które ty nie masz na wyspie, nie, więc warto tam pływać, żeby te surowce przynieść. Ale tam możesz wyciąć wszystkie drzewa, łącznie z pniakami, wszystkie kwiaty się pozbyć, tak żeby była właściwie pusta, pustynna ta wyspa i wtedy gra spawnuje tarantule, bo ona, wiesz, jak są kwiaty, na przykład to gra spawnuje motyle, nie? Mają większy priorytet niż tarantule, ale jak wytniesz wszystkie drzewa, to nie ma żadnych zwierząt, nie ma żadnych ryb, nie ma żadnych owadów, tylko tarantule same, bo to jest jedyny taki jakby owad. Okej, czyli jeszcze jest cały ekosystem, tak? Twoje oddziaływanie na ekosystem ma konsekwencje. A jedna tarantula kosztuje 800 tysięcy dzwonków, więc jak wytniesz taką wyspę w pizdu i zaczniesz same tarantule ten łapać, to wracasz, wiesz, wracasz mając tam 60 tysięcy, nie, na sobie, więc to jest skupa kasy, więc tak można jeszcze, powiedzmy w cudzysłowie, wiesz, oszukiwać. Ale większość to jest takie bardzo powolne po prostu dochodzenie do czegoś, nie, codziennie. Odpalasz i robisz coś, gdzie pomału spłacasz dług ten rachunowy i kupujesz sobie łóżko i cieszysz się z tego łóżka i przyjeżdżają jacyś znajomi, przyjeżdżają jacyś kupcy raz na jakiś czas na twoją wyspę, oni są przez cały dzień na tej wyspie i na przykład był wielbłąd, który sprzedawał dywany albo była osoba, która sprzedawała tapety. That's racist. Trochę racist, ale tak jest. Coś chciałem zapytać i mi uciekło teraz, sorry. Więc mówię, no ta gra polega na tym, że po prostu odpalasz ją sobie, to jest taki... O, wiem. Lomko, no. Wiem, czy to jest tak, że ty po prostu sprzedajesz swoją marchewkę, dostajesz pieniądze i za pieniądze kupujesz łóżko, czy to jest tak, że żeby zrobić łóżko, to musisz zrobić siekierkę, z siekierki rąbiesz drewno, tak, musisz zrobić tak stolik, okej, czyli to jest jedna z tych gier. Gdzie można po prostu powiedzieć... Łóżko. Nie, za marchewkę dostajesz pieniądze, ale za te pieniądze kupujesz ten taki DUI, czyli jakby przepis. Projekt łóżka, przepis na łóżko, tak. Ale siekierka, drewno i tak dalej, wszystkie przedmioty do tego łóżka, to musisz ty zebrać. Okej. Okay. Mało tego, jak te rakuny tartak, całe nie, wiesz? Pieprzone powinny, wiesz, one powinny tak jakby rozbudowywać sami tą wyspę, ale przychodzą do ciebie rakuny i mówią, no trzeba wybudować muzeum, nie? I mówisz, no dobra, fajnie, muzeum fajnie jest mieć na wyspie. Także zbierz wszystkie, wiesz, surowce, i widzimy to muzeum jutro. Tak wygląda, więc oprócz tego, że musisz na nich, na siebie, to jeszcze musisz na tak by całą społeczność, wiesz, tej wyspy też robić. Oczywiście wszystko to jest super cute graficznie, nie? Bo to jest kolorowe. No właśnie tu się nie zgodzę, bo mi się ta gra nie podoba. Ona jest taka sterylna za bardzo. Mi też się, no, ja też uważam, że to wygląda bardziej jak ten, jak się nazywały te Wii, te Pokemony, Wii. No. Nie, to co się, to swoje awatary znaczy, robiło. Bo one mają takie duże główki, one przypominają trochę te awatary, ale naprawdę w ruchu jak grasz, naprawdę wygląda kiutaśnie, zwłaszcza, że możesz wszystkich przebierać w cokolwiek, nie? Możesz plasterek nakleić na nos, możesz czapkę, okulary, tak, możesz przebierać jak tylko chcesz, tych ubrań tam jest po prostu pierdyliard.
do tego wszystkiego wyposażenie domu to jest kolejny, wiesz, bilion rzeczy, które możesz zrobić, jak tylko chcesz, żeby to wyglądało. To wszystko jest kolorowe, te wszystkie postacie, które są poza tobą, czyli NPC-ty, które mieszkają na twojej wyspie, to są zawsze zwierzątka, więc też są, wiesz, super cute. Same te rakuny są oczywiście przesłodkie, bo jak tylko, wiesz, wychodzisz ze sklepu, to robią tak zamykają oczka, nie? Wiesz, taki robią głupi, głupi śmieszek. Naprawdę, gra jest naprawdę prześliczna. Jest do tego pełna tych takich detali, takich znanych tego typu grom, nie? Takich, których jak zauważysz, to mówisz, o wow, nie? Oni o tym pomyśleli. Na przykład sowa, która jest kustoszem muzeum, ona przez dzień śpi. Musimy ją za każdym razem budzić, jak idziemy do niej w jakiejś sprawie w środku dnia, więc ona śpi, ale jak pójdziemy do niej w nocy, ona jest, wiesz, ona nie śpi, nie? Więc pełno takich najmniejszych detalików ta gra ma poukrywane. Ona na gołe oko wygląda jak taki głupi, dziecinny Roblox, ale mówię, jak się w to zagłębisz, to widzisz taką masę takiej właśnie japońskiej precyzji i detali do małych rzeczy. Śmieszny jest co-op, bo graliśmy z Zuzą chwilę w co-opie, znaczy gramy dalej, bo to jest jakby atut tego, że posiadasz kogoś w co-opie, on może ci przynieść rzeczy, które w ogóle nie jesteś w stanie dostać ty, ani na no właśnie, na czy to ma duży wpływ na ekonomię świata? Na ekonomię świata to nie wiem, ale na przykład no, nigdzie nie mogłem znaleźć brzoskwini, a Zuza miała brzoskwinie u siebie, nie? Po prostu nie przywiozła i zasadziłem, teraz mam brzoskwinie, które są u mnie bardzo wartościowe, po prostu ich nigdzie nie ma, więc one mają wysoką cenę w moim sklepie. A ja jej dałem czereśnie, których ona nie miała i ona sprzedaje czereśnie u siebie, które mają dużą, dużą wartość. Ale mówię, poza właśnie takim atutem tego, że możesz się wymienić przedmiotami, to jest raczej mało rzeczy do robienia wspólnie, tak naprawdę. Bo można się tam pośmiać, pobiegać, on, wiesz, ja mogę połowić u niej ryby, których ja nie mam, ona może u mnie, wymienimy się owocami, właściwie jest bye-bye, nie? Nie ma więcej do roboty poza jakimiś tam śmieszkami, nie? Zobaczyć, jak sobie mieszkanie urządziłaś, bo Zuza na przykład ma ołtarz szatana zrobiony u siebie w domu i postanowiła się modlić do jakiegoś pradawnego. Fajnie. A ja mam z kolei zrobioną taką full odjebaną łazienkę z kiblem, z bidetem, i z umywaleczką obok tego do czyszczenia rąk i Zuza przyjeżdża do mnie korzystać tylko z tych. No, prawie z tych tak atrakcji. Jak moja w domu. No widzisz, więc ale mówię, no oprócz tego takich samych rzeczy, które jesteś w stanie sobie sam zapewnić fan, to co-op raczej nic więcej nie daje tak naprawdę gra. A ja mam takie pytanie do tej gry, bo ja nigdy nie grałem w Animal Crossing, w te wcześniejsze, tam na 3DS chyba był też, czy na Wii. Jakbyś miał to porównać tak do Stardew Valley, czy to jest dużo dalej od Stardew Valley, czy to jest jednak bardzo podobne? To jest trochę dalej od Stardew Valley, bo Stardew Valley goni cię cały czas czasem. Masz non-stop ten czas. Masz rano wyznaczony, wiesz, musisz rano wszystko podlać. Jest rytm dobowy i tak dalej. Tak. Podlać rano i szybko do sklepu, bo sklep się zamyka zaraz, żeby kupić rzeczy. Zdążę iść do kopalni, coś tam, wiesz, powalczyć, czy nie zdążę, czy podlewać. Wiesz, tam masz cały czas ten taki, musisz szybko. Tutaj jest totalny luz. Czyli nie ma, że rakun z pałą przyjdzie i mówi za tydzień na dom stać, bo ci wpierdolę. Kiedy masz czas, to się włączysz, to nie ma tak, wiesz, że to po prostu tak powoli, czas idzie równo z czasem twoim, nie? Więc kiedy wejdziesz i sobie zrobisz te rzeczy, to jest twoja rzecz. Jak nie wejdziesz tego dnia, to też nic się nie stanie, nie? Po prostu kiedy to zrobisz, to zrobisz. Jest po prostu dużo większy chill. A powiedzmy ten taki haczyk tej gry, to jest to takie simsowato dzień, nie? Także możesz ten dom odjebać tak jak chcesz, fajne rzeczy, nie? Bo tych przedmiotów jest tyle, że naprawdę możesz tam narobić ciekawych rzeczy. Możesz się ubrać tak jak chcesz. To są takie, taka simsowatość tej gry jest olbrzymia. A powiedz mi jeszcze w takim razie, czy tam... Czekaj jeszcze, o co ja chciałem zapytać? W sumie mi teraz wyleciało z głowy. Czy tutaj w ogóle jest jakiś taki deadline czegokolwiek, czy to jest w ogóle, no, co będziesz robił, to jest twoje? Nie, no mówię, ja wiesz, ja specjalnie dla potrzeb mówiłem o tych rakunach, ale tak naprawdę kiedy im spłacisz, to im spłacisz. Wszystko polega na tym, że cały czas bierzesz od nich te pożyczki, bo to jest jakby ten, więc jak spłacisz ten dom pierwszy, to możesz go rozbudować, jest dużo większy i dostajesz następną pożyczkę, nie? Więc powiedzmy, jak nie spłacisz tej, to nie możesz tego domu rozbudowywać, nie? Czyli to są takie kolejne milestone'y, tak? Tak, takie milestone'y, które robisz we własnym czasie. Nic cię tak naprawdę do tego... A ta gra ma koniec? Nie, raczej nie.
Okej. Okay. To jest gra taka, wiesz, że po prostu grasz, nie? Okay. Tak, no tak, jak wychodzi następna część. Chyba jak okay. wychodzi następna część, no. Rozumiem, no. rozumiem. Dokładnie. Ona mnie trochę ciekawi i tak zastanawiam się, czy jej sobie nie kupić, bo ja jednak lubię takie gry, lubię bardzo Stardew Valley, lubię Simsy. Odstrasza mnie tylko trochę te napisy w dymkach. No, Stardew Valley to jest taka gra, którą binge'ujesz, nie? No. Którą robisz dzień za dniem, bo wiesz, że wiesz, tydzień, nie? I potrafisz niedługo spędzić. Mhm. A to jest gra taka, którą odpalasz, robisz swoje i mówisz, no właściwie zrobiłem wszystko na dzisiaj, nie? Właściwie już i wychodzisz, nie? Więc możesz poczuć się, że kupiłeś grę i nie możesz w nią grać, nie? Tak. Mhm. Coś w tym stylu, wiesz? Możesz mieć takie uczucie, że gra nie daje ci za dużo do robienia. Okay. Że nie ma... Właśnie wiem, o co miałem jeszcze zapytać. Jak te gry wszystkie w przeglądarce i na komórce, gdzie musisz czekać, nie? 20 minut, zanim możesz nowy, jeszcze raz kliknąć na chatkę, z tą różnicą, że tu nie możesz kupić tego czasu, żeby to przyspieszyć. Właśnie miałem pytać... Tak, no wiesz, możesz cały czas co robić. Możesz na przykład siedzieć w grze 12 godzin łowić ryby, nie? I będziesz milionerem. Albo możesz łapać, wiesz, motyle i robaki non-stop, więc tak naprawdę możesz robić rzeczy, ale jakby dla progresu to nic nie robi, nie? Możesz tylko pieniądze zarabiać. Mhm. Bo tam przyspieszania czasu nie ma jako takiego, nie? W ogóle. Oficjalnie nie, ale mówię, wszystko real time. W ustawieniach Switcha, konsoli. No nie, no jasne, no to zawsze można pokręcić. Ale czy to ma jakiś taki diametralny wpływ na rozgrywkę, czy to jest bardziej tak jak w Pokemonach było? To zależy, bo ja pozwól, że jeszcze wtrącę pytanie, czy jak wyłączasz konsolę, czy przez wyłączeniem konsoli zadajesz im pracę domową, że jak ją włączysz za 6 godzin, to oczekujesz, że coś się stało? Nie, twoja nie, postać nie ma jest czegoś takiego. Idź łowić ryby, ja włączam konsolę i włączam nie, za 6, nie, on łowił nie, cały czas nie, ryby nie. i ma dwa kosze, a jak zmienisz nie. na 2 lata później... to ma milion ryb, tak? Nie, bo łowienie ryb to jest mini gra, którą ty wiesz, ty odpalasz, więc to nie jest tak, że po prostu dajesz mu łowienie ryb i on łowi je w kółko, tylko po prostu ty łowisz. Okay. A twoje pytanie, Mike? No to już było właśnie, związane było, z tym tak. czasem właśnie, czy... No bo wiesz, jak ja na przykład mam trochę czas pograć w tą grę wieczorami głównie, to co, będę miał cały Wyobraź czas noc? Wyobraź sobie, że masz, że w tej grze jest cały taki katalog jak Pokédex, nie? Gdzie masz, gdzie masz całą encyklopedię ryb, owadów i wiesz, i jeszcze innych rzeczy. Mhm. I na przykład widzisz, o wow, tu jest Seabass, nie? Mhm. Patrzysz na tego Seabassa, mówisz, ten Seabass pojawia się tylko w dni, kiedy pada i jeszcze takich późnym wieczorem, nie? Mhm. Brakuje mi Seabassa, nie? Do mojej tej. Więc po prostu odpalasz tę grę o 9 wieczorem, bo wiesz, że wtedy będą Seabassy i patrzysz na przykład, o, pada deszcz. Idę zobaczyć, nie? Czy złapię Seabassa. Okej. Okay. Okoń morski. Dziękujemy. Także to jest trochę mnie ta infantylność tej gry taka odstrasza, wiecie? No jak ty nie lubisz tego takiego, to możesz faktycznie się odbić. No, mówię, dla mnie to jest niesamowicie super cute. Bo w Pokemonach ja na przykład bardzo cierpiałem, jak musiałem biegać po tym miasteczku i widzieć, co oni tam, o czym oni rozmawiają, bo to są naprawdę tak głupie pierdoły. Jak zbierasz owoce, czy próbujesz jakieś tam patyki zebrać, to musisz drzewem zacząć. Na niektórych drzewach są pszczoły w ulach. Jak strącisz ten pszczół, to cię gonią. Jak cię pożądlą, to masz taki wielki bąbel na oku i cały czas nie chodzisz, dopóki się nie... Na oku? Masz taki spuchniętą powiekę jedną, taką wielką. Okej, okay, dobra. Mówię, to też jest takie śmieszne, nie? Takie super cute, tylko no, trzeba lubić, nie? No, bo to jest infantylne, to jest jednak gra, która wiesz, która ma bardziej cieszyć oko dzieciaków. Właśnie dlatego mi bardziej Stardew Valley podchodzi tak klimatycznie, albo na przykład Graveyard Keeper mi się podobał. No jest pikselowy. Graveyard Keeper był super. No, zajebisty był. Taki klimat mnie kręci, a tutaj takie głupie ludziki, jeszcze rakuny jakieś, no... Mechanicznie podejrzewam, żebym się zakochał w tej grze bardzo szybko. Mhm. Nie wiem, ja naprawdę polecam, bo to jest taka mała kokaina ta gra. No zobaczymy. Bo to jest dobra gra na Switcha, na pewno. To jest dobra gra na Switcha, oj tak. No.